Załóżmy, że jednak nie będzie tego wyjścia, no to w tym momencie, biorąc pod uwagę fakt, iż Fed opóźnia się z podwyżkami, w tej chwili konsensus już stoi tylko na jednej podwyżce o 25 bipsów, prawdopodobnie będzie to w końcu roku, no to w tym momencie słabszy dolar będzie pewnie sprzyjał gospodarkom emerging market. Niekoniecznie będzie sprzyjał surowcom. Tu jestem jakby sceptyczny co do surowców. Uważam, że będziemy w takim range tradingu, bo tu pytałeś o surowce, więc nie spodziewam się wzrostu z wyłączeniem kilku surowców agro, które notabene już dzisiaj też dobrze się zachowują. Co do rynków akcji, tak jak powiedziałem, krótkoterminowo będzie odreagowanie po pozytywnym referendum. Natomiast w długim terminie bałbym się nawet dawać prognozy na 2017, z tego względu, że tak naprawdę ciężko jest dać prognozę na koniec 2016. Natomiast spodziewam się lekkiego in plus na rynkach akcji, ale pamiętajmy, na jakich poziomach jesteśmy dzisiaj. Europa jest na poziomie praktycznie średnio minus kilkanaście. Stany są, tak jak Piotr raczył wspomnieć, plus jeden. I rzeczywiście jest to najdłuższy cykl, drugi najdłuższy cykl w Stanach, siedmioletni, najdłuższy był dziesięcioletni. In plus, no ale jesteśmy w tak zwanej późnej fazie cyklu gospodarczego, więc w Stanach prędzej czy później przyjdzie też recesja. Jeśli tam przyjdzie recesja, no to w takim razie też się odbije na większości gospodarek. Wiemy, że jednym z problemów gospodarki jest brak popytu. On oczywiście wynika, tak jak Grzegorz mówi, z demografii i tak dalej, ale myślę, że też musimy pamiętać o tym, że od 2008 roku jesteśmy cały czas w fazie permanentnego kryzysu tak naprawdę. Albo Afryka, albo Iran, albo Irak, albo Turcja, albo Ukraina. Albo terroryści, albo zamachy terrorystyczne i w tych warunkach ani ludzie nie są skłonni do konsumpcji, ani firmy nie są skłonne do inwestowania. Więc ta kroplówka, która jest podłączona cały czas, ona w jakiś sposób jednak działa, bo ona powoduje, że wzrost światowy mamy prognozy na poziomie 3%, a nie 1%. Albo recesję, gdzie można by się tego w takich warunkach tak naprawdę spodziewać, no bo mówię, no ostatnie 8 lat to jest kryzys za kryzysem. Ja nie pamiętam spokojnego roku, tylko w każdym roku mówimy o kolejnym kryzysie i kolejnych zagrożeniach. Żeby nie popaść tak całkowicie w depresję, to polecam też obejrzeć sobie wykresy S&P, żeby nie dojść do takiego wniosku, że wszystko jest źle albo jest dramat. Rynek amerykański rynek akcji w tym roku jest na plusie. Jest tuż przy historycznych szczytach, także nie można powiedzieć, że nic się nie udało. Może to jest bańka i wielu zarządzających i strategów wieszczy pęknięcie tej bańki pewnie od dobrych paru lat, ale na rynku amerykańskim, na amerykańskim rynku akcji od 7 lat mamy hossę i jesteśmy przy szczytach. Nadal utrzymujemy ten nasz zakład na ten rok, że rynek surowców na tyle dużo odcierpiał z grzechów, że jest atrakcyjny i widzimy rzeczywiście na wielu aktywach spadek podaży. W ogóle ta cała przecena kilkuletnia na rynku surowców była spowodowana tym, że nowe moce na świecie się pojawiły z racji tego, że był wysoki wzrost cen. Wielu inwestorów postanowiło wejść na ten rynek i zainwestować w nowe moce. One w tym roku i na początku przyszłego się wyczerpują. Mówię o tych nowych inwestycjach. A popyt jest nadal stabilny, on się trochę zmienia, natomiast te ostatnie lata, mimo tego, co się dzieje w Chinach, czyli słabnąca, czy tam dzisiaj już powiedzmy stabilna, ale na słabych poziomach gospodarka, nie spowodowały spadku popytu. I to jest naszym zdaniem wystarczające do tego, żeby można było zakładać tą grupę aktywów jako dzisiaj relatywnie atrakcyjną. W związku z tym, że zgadzamy się z wspomnianą tezą, że Brexit jest ryzykiem, nie jest głównym ryzykiem tego roku. Ważniejsze jest spowolnienie wzrostu światowego, ryzyko związane z Chinami zdecydowanie przeważa. Zakładamy, że tak, jeżeli weźmiemy scenariusz, że nie ma Brexitu, my co do zasady mamy bardzo płynne portfele, bo nie mamy odwagi w tym świecie, w którym jesteśmy, mieć zakłady na dłużej niż 3 miesiące. Znaczy pomysły i strategia inwestycyjna ma horyzont znacznie dłuższy, ale mobilność portfela musi gwarantować to, że w ciągu 3 miesięcy możemy go absolutnie dostosować, więc realnie od tej strony
Ocena jest 3-miesięczna i w ocenie 3-miesięcznej przy tym, że nie ma Brexitu, no, decyzje inwestycyjne są bardzo oczywiste. No, sprzedajemy obligacje europejskie, szczególnie te korowe, bundy i kupujemy Europę tą część akcyjną w horyzoncie 3-miesięcznym. Relatywnie mniej został poruszony temat rynku dłużnego, poza tym, że trzeba uciekać z obligacji korowych. I z tym się wypada zgodzić, bo no jakikolwiek nie byłby wynik Brexitu, to ujemne dopłacanie Niemcom za to, że trzymają nasze pieniądze. Ja nie mam nic do Niemców, żeby tutaj, bo taki klimat jest ostatnio, że można jakoś to powiązać. Nie, no, nie, ale to sportowa rywalizacja, to tak, ale tak, zwłaszcza, że nie muszę grać z nimi na boisku. Natomiast chodzi o to, że ujemne rentowności są, to też jest modny termin ostatnio, sprzeczne z naturą i to się bardzo źle skończy. W związku z tym trzymanie papierów, zwłaszcza długoterminowych, z ujemną stopą zwrotu, no to nie jest dobry pomysł. Jeżeli ktoś boi się inwestycji w akcje, chociaż no, od początku tych debat tutaj jesteśmy zgodni, że raczej to akcje są najlepszym pomysłem, ale jeżeli ktoś się boi, może mieć powody i skłania się ku instrumentom dłużnym, no to niestety musi sobie zafundować też spotkanie z ryzykiem kredytowym, ponieważ przy zerowych rentownościach tych naprawdę bezpiecznych papierów zostają nam albo obligacje rynków wschodzących, albo papiery korporacyjne. I tutaj no, nie zaistnienie Brexitu, a to jest chyba, się zgadzamy, bazowy scenariusz, także ten segment będzie beneficjentem. I przy obecnym poziomie rentowności, który jest no, podwyższony z różnych względów, także w dłuższym horyzoncie czasowym, nie tylko z uwagi na krótkoterminowy zysk przy braku Brexitu, obligacje właśnie z ryzykiem kredytowym, byle nie za dużym, wydają się być dobrym pomysłem. Ja bym tylko dodał, że to, że te bundy są na minusie na dzień dzisiejszy, to jest w ogóle tak bezprecedensowe wydarzenie, jeżeli one by pozostały na tym poziomie, to musi to spowodować bardzo dużą zmianę polityk inwestycyjnych w największych funduszach. No, nikt, kto ma jakiekolwiek plany emerytalne, potężne fundusze, które no, muszą gdzieś pozytywnych yieldów szukać, nie mogą sobie pozwolić, pewnie też na koniec dnia statutowo, na to, żeby być w ujemnym yieldzie. Taka anegdota, Uganda w zeszłym tygodniu obniżyła stopę procentową z 16 na 15. Więc to, co mówiłem, dochodzimy do etapu zombie krajów. No nie mam na myśli teraz tutaj Ugandy, ale pewnie ten yield będzie się rozlewał dalej. Tutaj tylko, jakby to powiedzieć, dołączę kolejny sektor, to jest sektor ubezpieczeniowy europejski, który przy tych rentownościach nie jest w stanie pokryć ryzyk w żaden sposób. Praktycznie będzie skłaniał, czy też będzie szedł w kierunku defaultów, więc na długą metę ujemne stopy obligacji korowych są na pewno bardzo dużym ryzykiem.